Tomasz Wróblewski, to jest Ekonomia Raport. Program, który codziennie Państwu zapewniamy całą bazę i dozę komentarzy na bieżące, najważniejsze tematy gospodarcze. I zobaczmy, co dzisiaj w naszym programie. Deflacja postępuje i pytanie, co na to Narodowy Bank Polski. Co zrobi, czy co zrobić powinien. Polska awansuje w rankingu konkurencyjności. Czego się nauczyliśmy przez te lata, a co wciąż jest naszą bolączką. I wreszcie Rosja testuje nowe dno gospodarcze. Jak długo kraj może się jeszcze staczać? Temat dotyczący Rosji w drugiej części naszego programu. Ja tylko powiem, że przygotowaliśmy dla Państwa sondę z tym związaną. Pytanie jest, czy rosyjska gospodarka odbije się od dna, jeżeli nie zostaną zniesione sankcje. Jeżeli uważacie Państwo, że gospodarka odbije się, to prosimy SMS-a o numerze 1 na numer telefonu 72075 i numer 2, jeżeli uważacie Państwo, że gospodarka pozostanie w stanie recesji, na numer 72075. Teraz przechodzimy do naszego bieżącego tematu i gorących informacji dotyczących naszego budżetu i sytuacji gospodarczej Polski. Indeks konsumpcyjny CPI, który mniej więcej określa stan konsumpcji, stwierdza, że mieliśmy we wrześniu 0,8% rok do roku spadek, jeżeli chodzi o ceny konsumpcyjne. To jest miesiąc wcześniej ten spadek wynosił 0,6 i ekonomiści przewidywali, że nawet jeżeli nastąpi jakiś spadek, no to będzie góra 0,7. Ważne jest to, że Narodowy Bank Polski, który odpowiada za określony cel inflacyjny, jest coraz dalej od swojego zamierzonego celu. Polska dalej dryfuje w deflacji. No i pytanie, czy to jest problem dla nas wszystkich, czy to jest problem dla budżetu państwa, dla naszego zadłużenia i jak z tego wyjść. Z naszym specjalnym gościem jest dzisiaj pan Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam pana serdecznie. Witam państwa serdecznie. Czy w ogóle mamy się czym przejmować, że ta deflacja zamiast schodzić postępuje? No, oczywiście, no, nie są procesy deflacyjne, są tymi najbardziej niszczącymi gospodarkę, bo z jednej strony okazuje się, że ten nasz dług jest wysoki, a z drugiej strony, że tak naprawdę baza, względem której to porównujemy, ona się kurczy. No, to jest typowy przykład, to jest Grecji, więc jest to bardzo niekorzystne z makroekonomicznego punktu widzenia, z mikro również, ponieważ tak naprawdę no to okazuje się, że jest, często się okazuje, że tak naprawdę, żeby dojść do jakiegoś punktu równowagi, to należałoby wszystkie kontrakty zmieniać, a więc tak naprawdę obniżać ceny i tak działając, można powiedzmy działać w nieskończoność, zaś jeśli się utrzymuje, no to ten rozpęd gospodarczy wyhamowywuje. Tylko, że ten spadek cen dotyczy cały czas chyba tej określonej grupy produktów. Przede wszystkim to jest ropa naftowa, która już jest rzeczywiście bardzo tania, węgiel, również energia. No i produkty konsumpcyjne, towary spożywcze, tak, które są dość tanie. To są takie rzeczy, które każdy z nas, konsument, musi kupować, jeżeli jeździ samochodem albo je warzywa. No i w zasadzie to pozwala nam tyle, że zachować więcej pieniędzy w kieszeni na to, żeby kupić telewizor, mieszkanie, inne produkty. No oczywiście to, co my z naszej perspektywy widzimy, no to jest oczywiście załamanie cen surowców. No one są najniższe według Bloomberga, tam wskaźnika od kilkunastu lat i to osiągają te minima. My widzimy ropę naftową, ale tak naprawdę to są i inne surowce. My odczuwamy to bardzo głęboko, jeśli chodzi o kwestie dotyczące węgla kamiennego, jak i też miedzi, srebra, więc surowce, które my wydobywamy. Niemniej pamiętajmy, że to jest taka pierwsza fala. Druga fala to jest też związana z tym, że jest spowolnienie w Chinach. One zmniejszyły swoje zapotrzebowanie surowcowe na świecie. To pogłębia tą recesję, a z drugiej strony
rozpoczęły wojnę walutową, dewaluując juana, co oznacza, że tak naprawdę te procesy konkurencji cenowej i deflacyjnej przejdą też na inne towary z wyższej półki. Czyli jeszcze możemy widzieć tego więcej. Na poprzedniej sesji Rady Polityki Pieniężnej zastanawiano się, czy nie należałoby już podnieść stóp procentowych złotego, no to teraz chyba szanse na to jeszcze mamy mniejsze. No, nadal jest pewien dysparytet między naszymi stopami, a powiedzmy stopą euro, jak i Fedu, więc wydaje się, że to jest niewskazane i takowe nie nastąpi, zwłaszcza, że jeśli bierzemy pod uwagę te kwestie inflacyjne. Też pamiętajmy, jakie zostały ostatnio opublikowane projekcje dotyczące inflacji, założeń inflacyjnych na przyszły rok, no to one wskazują, że to przynajmniej tak się uważa, że nagle one, powiedzmy, skoczą dość znacząco, do prawie tam 1,5% w przyszłym roku. Wydaje się, że to prawdopodobieństwo jest niższe niż te zaznaczone w tym wachlarzu NBP-u, ale to będzie usprawiedliwiało nadal nieobniżanie stóp procentowych. Wydaje się, że stopa depozytowa to powinna być obniżona do zera, no ale... Czyli nawet obniżona. No bo właśnie, bo to jest pytanie, czy NBP, który wyznacza sobie ten cel inflacyjny, którego zresztą za czasów tej prezesury, prezesa Belki ani razu nie udało się w niego trafić, czy to jest jakiś kłopot dla Narodowego Banku Polskiego, że założenia są jedno, a rzeczywistość jest zupełnie inna, tak? Czy powinna jakoś stymulować to, zmieniać, coś zadziałać? A czy w przeszłości to było tak, że to było bardzo pozytywne dla inwestorów zagranicznych, ponieważ no, jeśli występowały procesy inflacyjne, no to nawet związane z procesami konwergencji, no to było wiadomo, że w Polsce po prostu podniesie się stopy procentowe, adekwatnie nie spadnie wartość złotówki, a nawet aprecjonuje, więc można było taki carry trade uprawiać. Obecnie jest większe ryzyko, ponieważ ono jest związane z tym, że jednocześnie oczekuje się zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, co w praktyce oznacza duże ryzyko, jeśli chodzi o te kraje, które są zadłużone w walucie zagranicznej, a Polska jest jednym z tych czołowych krajów. No więc właśnie, bo my żeśmy jeszcze niedawno dokupili trochę tych obligacji, zwiększyliśmy swoje zadłużenie i to w takim, jak pan sam zwraca uwagę, dość krytycznym momencie, gdzie jesteśmy, nie wiadomo, na miesiąc, dwa może góra przed jakąś decyzją Fedu. I rzeczywiście, co się zmieni, jeżeli załóżmy w październiku Federalny Bank Rezerw zdecyduje się to podnieść wreszcie tą stopę procentową z naszym zadłużeniem i co to znaczy dla nas wszystkich? Znaczy, pamiętajmy, najprawdopodobniej to będzie później. Te szacunki, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, to jest, że pod koniec roku, aczkolwiek przecież taka kluczowa to była debata dotycząca września. Więc należy pamiętać, z czym to jest związane. Jest związane z tym, że zadłużenia denominowanego w dolarze jest na całym świecie około 8 bilionów dolarów. To jest olbrzymia kwota. I podniesienie stóp procentowych oznacza, że z tych krajów wschodzących te kapitały będą uciekać, pogłębiając ich obecny kryzys, który jest związany z tym, że z osłabieniem zapotrzebowania na surowce i towary ze strony Chin. I dlatego też już te waluty krajów wschodzących się łamią. No, mamy teraz przykład nawet bardzo drastyczny dotyczący Brazylii, gdzie po prostu jest minimum, najgorszy poziom notowania reala do dolara występuje. Dlaczego Polsce jest źle? Ponieważ tak jak ukazywał jedna ze statystyk Financial Times, jesteśmy jednym z krajów w pierwszej piątce najbardziej zadłużonych w walutach wymienialnych. Jest to w wysokości 64%, taką bezpieczną granicą, znaczy granicą ryzyka jest 50%. Tak naprawdę okazuje, że polska polityka monetarna to przez 25 lat była na manowcach i nie dziwmy się, że 2 miliony Polaków musiało emigrować, bo my nie prowadziliśmy nigdy wojny walutowej, ani też polityki
pieniężnej mającej na celu jednak przyciągnięcie mieć pracy do Polski. Znaczy, tylko na odwrót. Że złoty jest stosunkowo, jest niedoszacowany, prawda, w stosunku do innych walut. Zawsze to jest taka ocena, że on jest za słaby, słabszy, no, niż powinien być. No, jak okazuje się, że jest zbyt silny, możliwe, że z powodu właśnie tego napływu kapitału, no, kapitał zagraniczny w Polsce to już jest 2 biliony złotych. I no, zauważmy, że my nie absorbowaliśmy pracowników, siły roboczej, jak to się mówi, tylko 2 miliony wyeksportowaliśmy. Więc te twierdzenie o przeszacowaniu, no to mogą się okazać bardzo złudne, zwłaszcza powiedzmy sobie w pierwszej połowie 2020 lat, kiedy to się okaże, że będziemy przeżywali chorobę holenderską. No, a proszę powiedzieć, to właśnie wracając, ta decyzja rządu, żeby teraz sprzedać obligacje polskie i znowu sprzedawać je chyba w euro w większości, ale w wymienialnych walutach. Jaki był, co przemawiało za tym, no, żeby nie złotych? No, powiem tak, no, byłem odpowiedzialny za zarządzanie długiem i w tym okresie czasu udało nam się zaoszczędzić na emisji długu tam ponad 2 biliony w ujęciu, 2 miliardy w ujęciu rocznym, przepraszam, te biliony to zawsze biliony jest z amerykańskiego. Tak, 2 miliardy w ujęciu rocznym. Instytucje emitujące są bardzo zainteresowane takową emisją. Pamiętam, że udało nam się wtedy zbić prowizje aż trzykrotne i myślę, że one stoją za tym, że my emitujemy. To się bardziej opłaca. Znaczy im się bardziej opłaca, a w tym momencie one przedstawiają wszelkiego typu raporty, jak to jest korzystne. Podczas gdy oczywiście, jeśli jest ryzyko dotyczące kwestii walutowych i jakichś turbulencji w przyszłości, no to powinno się robić to, co wszyscy robią. A więc emitować w walucie, nawet dla zagranicy, w walucie krajowej, właśnie. No i najlepiej na kilkudziesięcioletnie terminy. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję. Państwa już zapraszam na kolejną część naszego programu i także mamy dla państwa ogląd najważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych i giełdach na świecie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.